Lidl to jeden z ulubionych sklepów Polaków. Tematyczne tygodnie, marki na wyłączność, bioryneczek oraz pieczywo wypiekane na miejscu to coś, dzięki czemu sieć cieszy się ogromną popularnością oraz jeszcze większymi zyskami. W ostatnim czasie w dyskoncie zaczęły jednak dziać się dziwne rzeczy. Klienci zaczęli wychodzić z niego obładowani jak nigdy wcześniej. Jak wynika z relacji internautów, niektórym zakupy ledwo mieściły się do aut. Lidl postanowił przedłużyć ludziom święta i przygotował dla nich coś niezwykłego. Wielkoduszność sieci była na tyle wielka, że jej wierni klienci zaczęli zadawać sobie pytanie, czy tu przypadkiem nie zaszła jakaś pomyłka? Okazuje się, że o żadnym błędzie nie ma mowy. Sieć z pełną świadomością postanowiła zrobić prezent swoim sympatykom, a ci zupełnie oszaleli. Wyprzedaż jakiej jeszcze nie było. Niektóre produkty zdobędziesz za pół darmo, jeśli wydaje wam się, że robienie zakupów po świętach może być wyjątkowo bolesne dla portfela, to jesteście w ogromnym błędzie. Nawet, jeśli w grudniu wydaliście już krocie na prezenty i wigilijne potrawy, to na ratunek rusza wam Lidl. Sklep rozpoczął właśnie swoją wyprzedaż, a ceny waszych ulubionych produktów obniżone zostały nawet o 80%. To niezwykle rzadka propozycja, z której z pewnością warto korzystać. Co znajduje się wśród przecenionych produktów? Tutaj lista jest naprawdę długa. Przeceniona została m.in. pościel z Polaru, za którą jak do tej pory zapłacić musieliśmy prawie 60 zł. Teraz sieć postanowiła obniżyć te ceny o połowę. Innymi przykładami mogą być wiertarki, lampy LED-owe, wagi, ubrania czy zestawy do stylizacji paznokci. Najlepiej jest samemu przejść się do sklepu i odczuć wyprzedaż się na własnej skórze. Sklep poinformował również, że liczba produktów objętych promocją jest ograniczona. Jeśli chcecie więc skorzystać z przygotowanej przez Lidla oferty, musicie się pospieszyć. Lidl zmuszany do działania. Biedronka depcze mu po piętach. Promocje proponowane przez niemiecką sieć nie są przypadkowe. Jak się okazuje, sklep musi zacząć walczyć o klientów, bowiem konkurencja nie śpi i próbuje pozyskać nowych, niepewnych swoich upodobań klientów. Jak oświadczył sam szef zarządu Biedronki, Pedro Soares dos Santos, planuje on zrobić ze swojego dyskontu restaurację. Już niebawem na jego sklepowych półkach pojawić mają się nowe produkty, a aż 70% dostępnego asortymentu stanowić mają produkty świeże. Będziemy mieć coraz więcej produktów świeżych i dań gotowych, stając się w większym stopniu taką restauracją z jedzeniem na wynos. Obecnie 40% sprzedaży Biedronki to produkty świeże, a chcemy podnieść ten wskaźnik do 70%.
będziemy się rozwijać w tempie 100 do 150 sklepów rocznie. Szokująco oświadczył Pedro Soares dos Santos,